Zapewne wielu z Państwa zgadza się z przedstawionymi tezami i argumentami, ale pewnie są i tacy, którzy ujęte zagadnienia widzą nieco inaczej. Zachęcam w tej chwili Państwa do zadawania pytań, zachęcam do dyskusji, a dyskusję tę poprowadzi Pan Profesor Jacek Rom, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego naszego zjazdu. Zapraszam Pana Profesora. Zachęcam do zadawania pytań, do głosów dyskusji, a jeżeli istnieją, bardzo proszę. Panie rektorze. Bardzo przepraszam, nie jestem filozofem, jestem prostym lekarzem. Ale jak słuchałem pana profesora Skorzeckiego, to mi się przypomniały słowa Husserla, który kiedyś na jakimś zjeździe fizyków zagrał sonatę Beethovena i powiedział, jaka jest różnica między naukowcem i artystą. Bo ja się czułem w trakcie tego wykładu, jakbym słuchał poezji. Otóż Husserl powiedział, że różnica jest taka, że gdyby nie powiedział Heisenberg, powiedział tak, że gdybym ja się nie urodził, to ktoś by tą moją równanie nieznaczności odkrył. Bo taka była wtedy, tak powiem, sytuacja naukowa. A gdyby się Beethoven nie urodził, to nikt tej sonaty nie napisał. Tak w czasie tego wykładu się czułem, no nie jak Heisenberg, ale no, jak on słuchał Beethovena. Natomiast ja bym miał pytanie, nie wiem, mam straszne prawdy, oczywiście nie mogę zrozumieć z tym przeświadczeniem wiarą między wiarą i metafizyką. I pan co mówił o zawieszeniu, nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem, o zawieszeniu. Czyli różnica między przeświadczeniem i wiarą i metafizyką i co to jest to zawieszenie. Tak sobie myślę czasami jeszcze, bo jestem lekarzem, że lekarze to oni nie są cały czas przeświadczeni. My jesteśmy cały czas dość przeświadczeni. Też my jesteśmy zawieszeni między przypuszczeniem i wiedzą. Myślę, że doświadczenie lekarzy tutaj jest szczególnie cenne. Dlatego, że właśnie doświadczenie, a potem przeświadczenie. To doświadczenie naszej roboty, tego, co na co dzień lekarze robią. I w ramach tej pracy cała masa przeświadczeń się pojawia. Jako pewnego rodzaju hipotez, prawda? Przeświadczenie, że może tak, może inaczej. Ale to trzeba zbadać. To trzeba zbadać, czasami dopiero można to zrobić wtedy. Nie chcę powiedzieć, że patrząc umrze, ale w każdym razie, frekwencji później umrzeć, ale w każdym razie to, żeby wiedzieć, że się żyje pewnym przeświadczeniu, a nie ma absolutnej pewności. I się też jest szalenie ważne, także w praktyce teraz. Jeżeli lekarz jest zbyt pewny, no to nie dobrze. Natomiast jeżeli jest przeświadczony, że może jest na dobrym tropie, to będzie ten trop sam nieustannie, prawda? A to końca. Także tutaj myślę, że w pracy lekarza pewne przeświadczenia grają nie ma. Nie. Ono jest negatywne wtedy, jak jest oparte na jakimś głupstwie. Co niestety zdarza się bardzo często w polityce i w tak zwanym, to się nazywa historii politycznej. Tam są dopiero głupoty, ale potem się na tych głupotach piętrzą inne głupoty. Buduje się rozmaite przeświadczenia, w które każe się wierzyć różnym ludziom, no i oni wierzą. Także tu jest wiele do powiedzenia na ten temat. Ale za ten głos lekarzom bardzo dziękuję. Bardzo proszę.
Dziękuję. Ja chciałabym zapytać pana profesora o to, co znajduje się poza tym przeświadczeniami, których naprawdę właśnie tak wysłuchaliśmy. Co to tutaj, jakby, znaczy chciałabym jakby podać jakiegoś przykładu, czegoś, co by nie było przeświadczenie, a co by jakąś przeszłą fazę takiej właśnie takiej analizy rozmowy, gdzie no, może ocierali się jakąś pewność, bo znaczy nie chcę tutaj zwolenniczą wiedzy pewnej, ale wiem też, że mówienie o przeświadczeniach się o czymś niepewnym, no jest możliwe tylko na bazie jakiejś pewności. Tutaj to, co chciałam szczególnie zapytać, to jest o przeświadczenie o własnej istnieniu. Tutaj mam to zrozumienie jako przykład przeświadczenia z samego początku. No, mnie się wydaje, że to jest chyba twarda rzecz, chyba jedyna, której jesteśmy pewni. Więc chciałabym jeszcze ponownie pana profesora zapytać, czy faktycznie przekonanie o własnym istnieniu jest tylko przeświadczenie, czy też powinniśmy jakby tutaj już mówić o pewności. Przeświadczenie, które właśnie bardzo szybko prowadzi do pewności, tylko się nad tym głębiej zastanowić. Ale ja myślę o takich przeświadczeniach związanych na przykład z relacjami z innymi ludźmi. Gdy nabieramy pewnych, może nie przeświadczeń, ale czasami wręcz podejrzeń, że spotykając kogoś, no to jest ktoś taki, kto może mi zrobić już krzywdę. To jest pewnego rodzaju przeświadczenie, czasami bardzo głęboko trwiące w odmiocie. No i jeżeli się tego nie zawiesi, nie skontroluje, nie spróbuje na różne sposoby w jakiś sposób zweryfikować, no to może dojść do sytuacji, w której bardzo dużą krzywdę drugiemu człowiekowi zrobimy. Więc no, chodzi o to, że ten wachlarz rozmaitych przeświadczeń jest niesłychanie szeroki. I bardzo często zaczynamy od pewnych przeświadczeń, które potem przestają być przeświadczeniami. Mnie zależy na tym, zależało także na tym, żeby pokazać w tych dwóch drogach, drogę poezji, drogę wiary, drogę metafizyki, że przeświadczenia można w jakiś sposób przezwyciężać i prowadzić. Doprowadzić siebie w tych swoich wysiłkach poznawczych na dobre wytwierdzie, nie tu bardziej pewnych. Ja wiem, że to teraz szerzej rozwinął. To napotka bardzo wiele kłopotów i wątpliwości. Bo czy na przykład można być pewnym, że jakąś prawdę głosi poeta? Tutaj chciałbym się upierać przy. No tak, przeświadczeniu, że jednak tak, ale to będzie pan nam prawie to pokazać. Bardzo proszę. Tego motywu operacji zawieszenia, której funkcją ma być zbadanie prawomocności przeświadczeń. Otóż jeśli chcemy zbadać prawomocność przeświadczeń, to musimy się na czymś oprzeć. Czy znowu na innych przeświadczeniach, gdyby takim było, to ta prawomocność, badanie prawomocności nie mogło się nigdy zakończyć. W takim razie, jeśli ma się kiedyś zakończyć, to musi istnieć jakaś absolutna podstawa, jakiś absolutny fundament. Czy coś takiego według pana istnieje? Tym fundamentem jest rozum. I to, co on potrafi zobaczyć, co potrafi uzasadnić. My umiemy pewne twierdzenia uzasadniać czysto rozumowo, odwołując się chociaż do pewnych prawdopodobnych. To pytanie, które postawiłem, czy tak musi być? Otóż to jest pytanie, na które musi rozumieć.
świętych jak męczą. I bardzo często odpowiedź będzie taka, że nie, nie musi tak być. Nie musi tak być, bo tylko trzeba szukać innych jakichś dróg. Ale to nie jest tak, że jesteśmy skazani na przechodzenie od przeświadczenia do przeświadczenia. Nie, w jakimś momencie możemy jak gdyby prześwietlić, czy rozświetlić to znaczy przeświadczenie i zobaczyć, że nasza wiedza, czy nasze już teraz przekonanie, nie przeświadczenie, tylko przekonanie możemy oprzeć na jakimś trwałym fundamencie. Do czego potrzebny jest absolutnie rozum. No i pewnie też dobra woda. Bo jeżeli nie ma dobrej wody, to wtedy możemy mógł zabrać to z końca. Bardzo proszę. Pani profesor, właśnie ten problem roli rozumu bardzo mnie zafascynował. Sprawdzić tę prawomocność przeznaczeń. Czy filozofia na to pytanie potrafi nam dzisiaj odpowiedzieć, na ile ta odpowiedź będzie nas satysfakcjonować? Raz jeszcze muszę powtórzyć to, co mówiłem przed chwilą. Pytanie o konieczność. Tu oczywiście trzeba by te przeświadczenia najpierw troszkę może ufryzować, może troszkę przedstawić w formie konkretnych stwierdzeń, które prawdopodobnie, skoro dokona się wcześniej tej epochy, tego zawieszenia, przybiorą postać nie stwierdzeń, tylko jakichś hipotez. I te hipotezy będziemy teraz w jakiś sposób próbowali zanalizować. I stawiać się podstawić z nich to pytanie, czy tak myślę. Jeżeli dojdziemy do wniosku, że tak, i zobaczymy to stałą oczywistością, po prostu nie wiem, że ostateczną racją uznania tych fundamentalnych twierdzeń jest właśnie ich oczywistość. Tak jest, że już nie da się postawić pytania, czy tak musi być. Tak musi być. Ja mam taką ukochaną rzecz, skoro tu był wspomniany Beethoven, to dzisiaj także nawiążę. W jego ostatnim kwartecie, opus 45, dwie części, czy dwa fragmenty ostatniej części, tytułowo wyglądają tak: Mózg czysty i odpowiedział bezmózgu. Otóż jeżeli dojdziemy do takiego punktu, w którym będzie mógł powiedzieć bezmózg, no to na koniec. Bardzo proszę. Pan poseł tu nie pomógł, jeśli chodzi o moją wypowiedź. Panie profesorze, w ramach fundamentalizmu epistemologicznego, czy szerzej filozoficznego Edmunda Husserla, wiadomo, że cały czas poruszamy się w tym, co by nazwała sferą subiektywności. I pytanie jest takie. W jaki sposób, pytanie nie nowe, wielokrotnie już powtarzamy wszystkie, ja je tylko po imieniu powtarzam, w jaki sposób można by po dokonaniu tego H, w pracy celu tego odbywał, jeśli chodzi o poznanie, bo jak wiadomo, mówię o zbudowaniu odpowiedniej dobrej poznania, a jak można po dojściu do zbadania istoty w obrocie krytycznym, przejść z powrotem do rzeczy w taki sposób, żeby móc zastosować kryteria intersubiektywności. A więc to jest pytanie poniekąd powtórzone przez moich poprzedników. W jaki sposób uzyskać kryteria prawomocności intersubiektywnie kontrolowalne? Intersubiektywnej pewności i kontrolowalności w stosunku do ostatecznych rezultatów takich czy innych zabiegów, między innymi epoch. Ale
jest w pewien sposób słabszy, jak powiem, poznawczy. Jeżeli nie potrafię wrócić również do tego rezultatu, bo on ma ciągle wątpliwości, to mogę podjąć próbę pokazania mu drogi, jaką ja sam do tego rezultatu dochodzę. No i jeżeli on zechce tą drogą przejść i się do niej przekona, no to w jakiś sposób się pogodził, już to będzie całkowicie nieperspektywny, skarbany, nie wiem, ale w każdym razie taka droga jest jest brana pod uwagę w przynajmniej a poezji? A poezji to jest znaczy. Poezji to jest pewnego rodzaju roślin. Tutaj interspektywne rzeczywiście nie jest potrzebne, bo każdy może być rozsądny w swój sposób. Ale jeżeli dojdziemy do tego, ty jesteś orzeczony tym wierszem, ja jestem orzeczony, może nawet nie wierszem, ale słowo, to jest słowo poety, to jest taka ładna reforma, pani pozwolenia, która się używa w tego swojej książki. To podobnie jak ja przy wysłuchaniu jakiegoś utworu muzycznego, albo to do zobaczenia jakiegoś zwyczajnego wyobrazu, stajemy orzeczni. Proszę Państwa, Ryszard Wiśniewski. Chciałem zapytać, jak można to rozumowanie odnieść do moralności też mojej tutaj między nami. Wydaje mi się, że moralność opiera się na przeświadczenia, które siłą chciałbym być zdaniami pewnymi, ale bywa czasem też odwrotnie. Mamy pewność naszej moralności. Zastanawiałem się, dlaczego zabrakło tutaj, powiedzmy, moralności tej przyjaźni, ewentualnie w jaki sposób można moralność wyprowadzić. Przez któryś z tych pierwszych ujęć do poziomu pewności. Dziękuję. Dziękuję odpowiedzi. Wydaje mi się, że pani jako przedstawienie tych pytań już tak musi być. I wtedy, jak to rzetelnie przeprowadzimy, to dochodzimy do czegoś, co się nazywa, czy to zaczęto nazywać w pewnych kierunkach teologii XX wieku opcją podstawową. Jan Paweł II nie lubił tego określenia opcja podstawowa, a mnie się wydaje, że to jest coś niezwykle istotnego. Mianowicie to jest to, co po ostatecznych próbach różnych zawieszenia, próbach oddania wątpliwości itd. ostatecznie uważam za fundament swojego postępowania, być może także fundament swojego. Z tego nie wynika, że jeżeli ktoś ma podjął decyzję na ten temat, ktoś od podstawowej, dużo może robić wszystko, co chce. Nie. W ramach tej opcji podstawowej pewne rzeczy nabierają szczególnego rodzaju wartości. To jest u Augustyna tą opcją podstawową było Tigier, Twój smak. Jeżeli ktoś dobrze to zrozumie, to wie o co mówię. Ryszard, ja myślę, że to jest to, że stosunkowo razem się musimy zrozumieć. Bardzo proszę Państwa. Przykładu tego pana
do dobrowolności. Czyli jest właśnie odkrywanie tych niezwykle bogatej sfery doświadczeń, za którymi kryje się rzeczywistość, doświadczenie poezji, za którą kryje się ta rzeczywistość ludzka, najbardziej głęboka, doświadczenie właśnie z ludzką wrażliwością, doświadczenie wiary, za którym także kryje się rzeczywistość człowieka, ale można powiedzieć, że jeszcze głębsza rzeczywistość. No i metafizyka, za którą kryje się już, możemy powiedzieć, że jeden świat. Więc... Nie mam nic do powiedzenia, więc tutaj powiedziała Pani coś, z czym się absolutnie zgadzam. Właśnie w tym rzecz, żeby porozumieć te przeświadczenia i poprzez nie dojść do jakichś konieczności, co nie jest wcale takie proste, ale jest możliwe. Ten przykład elektryczny jest bardzo piękny i bardzo mi bliski.
Nie chcę tutaj podawać przykładów. Niech Państwo przypomną sobie, jak zaangażowani byli niektórzy ludzie, nawet w XX wieku, w latach 30. w Niemczech, albo w latach 40. w Polsce. Byli nieprawdopodobnie zaangażowani. Tylko wolałbym, żeby to zaangażowanie było jednak racjonalnie przekonane i uzasadnione. Aż do tej podstawowej opcji, która byłaby opcją naprawdę wartościową.